Dobry wieczór wszystkim. No, nawet gęba szamana się pojawiała. Mały razy to chyba trzeba było przerwę zrobić. Żeby się Procaster tak logował, czyli program do nadawania, żeby szaman mógł kamerę czasami. Gęba szamana szpetna, ale czasami ktoś chciał sprawdzić, czy szaman nie wrze. Jak świnia, czy tam kto? Nie, dlaczego świnia oskarżać, że łże? To prawdomówne zwierzę. Wszyscy z wyjątkiem. O cholera jasna, moi drodzy, przesłane. Pozostało, mam nadzieję, że się No miejmy nadzieję, że się uda. Bo szaman, dzisiaj moi drodzy, tylko chwilę, bo jeszcze szamana gdzieś koncert czeka. Myślał, że to już dawno będzie po, ale oj, nie ma tego jak przedstawić. No by szaman do niska poszedł. No trudno, w każdym bądź razie. Fajnie gęba wygląda, czymś mam pilnie wyłaniająca ściemność. Ona pomachała jeszcze. A ręka i gęba się wyłania. No dobra, gęba w ciemności pozostanie. W każdym bądź razie dzisiaj was czeka jeszcze. Znaczy nie, że dzisiaj, tylko jak ktoś ma niedosyt szamana po 2 tygodniach, to będzie miał możliwość, bo ciekawych dość treści będzie prawie 4 godziny. W zasadzie chyba to tak zrządziła przestrzeń, bo no, szaman się zbierał do audycji, biorąc pod uwagę, co się działo przez ostatnie prawie 2 tygodnie od ostatniej audycji, od 17, to nawet jest pełne 2. No, to takiej przerwy nie było. Jakiś koncert po drodze, bardzo ważny, wbrew pozorom. Jak każdy do tej pory, bez każdego poprzedniego nie byłoby następnego. Bo wszystko ze sobą połączone jest. A ten okres ostatnich 2 tygodni, bardzo trudny, nie będzie szaman tutaj opowiadał o tym, bo w zasadzie to czas miniony. Wszystko, o czym szaman, przy czym szaman się chciał z wami podzielić, będzie w tej audycji, którą nada po tej live, bo chyba, że w międzyczasie zrobi dalszy ciąg. Ale chyba nie, bo chciałby jeszcze krótko zagrać, chociaż 20 minut dzisiaj. Więc ważny koncert będzie. A audycja gdzieś tam po kolei się z czasem przegra. Bo mógłby ją szaman od razu wgrać na YouTube'a. Ale co się stało? Co tam za takie białe noce? Nagle się kamera dostroiła? Coś takiego. Co jest ciekawe. Światło odzyskała. W każdym bądź razie jest tego już 30 GB, to przez szamana internecie to by się to chyba 4 dni zgrywało, więc dlatego łatwiej będzie przez live streama to puścić. Pójdzie szaman spać, a audycja będzie lecieć. A najpierw może koncert. Jeszcze szaman zagra. Także dziś tylko takie krótkie info. Dla wszystkich, którzy ten okres mieli trudny,
Bo zakłada szaman, że niektórzy niekoniecznie to zauważyli, że to trudne, może nie mieli czasu. A może jest już dla nich łatwy, był. To jak się chcą podzielić tym, to chętnie szaman, chociaż zdawkowe info w komentarzach, czy w mailu, czy jakkolwiek, usłyszy. Słyszy również w przestrzeni, ale nie zawsze łatwo mu to zidentyfikować. No jeszcze nie jest to takie wyćwiczone, bo ziarno od plew odróżnić jest szamanowi jeszcze trudno, choć oczywiście może niektórym będzie łatwo. Chciałby kiedyś szaman zobaczyć, że są ci, którym jest już łatwo, wtedy będzie mógł przejść na emeryturę. A nie wiadomo jakby, albo przestać utrzymywać ciało w funkcjonowaniu, nie wiadomo jak to będzie. Na razie jakoś trzeba ciągnąć dalej, robić to, co jest do zrobienia. Na bębnie grać i na gongach. Pokazałby szaman wam szamański gong. Ważny. Czyli bęben. Zbyczej niegolonej skóry membrany posiadający. Czarno-białej. Ale pokażę wam później. Przed koncertem. Więc przy okazji koncertu. Co zobaczycie. Natomiast dla tych wszystkich, którzy, no może dla nich był trudny był ten okres, no to cóż, moi drodzy, trudny był, ale przeżyliśmy. Czy można było więcej z tego uzysku mieć? Pewno tak, ale skoro tak się nie stało, no to widocznie nie było takiej możliwości. No i roztrząsanie tego nie ma znaczenia. Zostało nam 20 dni do przesilenia. 19, można powiedzieć. No, 20, można rzec. Do 22, jakoś to wypada. No i przypomina szaman, że zgłoszenia na spotkanie przesileniowe do 10 marca definitywnie, bo procesy szaman potrzebuje uruchomić z poziomu wyrażonego i zamanifestowanego w materii, a nie tylko z poziomu tych, którzy chętnie by przyjechali, nie wiedzą, czy im się to uda, więc na wszelki wypadek nie będą informować, napiszą albo zakomunikują to 2 dni przed przesileniem. To dla takich niepewnych to już by był za ostro to całe spotkanie, dlatego i tak sam szaman zostawia dużo czasu, bo do 10 to dużo czasu. No, mówił to szaman już kilka razy, że coraz lżej, z małymi wyjątkami,
tymi małymi wyjątkami były te ostatnie dwa tygodnie. Bardzo, bardzo dużo się działo na przestrzeni. Ale teraz już jest z górki. Co nie znaczy, że nie będzie trudnych okresów. Mogą być bardzo trudne, ale nawet jeśli będą trudniejsze od tych, które dotychczas, ich wynik jest już z góry określony. Mówiąc metaforycznie, to tak, że choćby najmocniejsze drzwi przed nami stały zamknięte i nie mielibyśmy do nich klucza, to i tak znajdziemy w sobie tyle sił, żeby je tam czy barkiem, czy nogą, czy ręką, czy jakimś podmuchem wiatru. Generowanego z płuc, czyli przez gębę, otworzyć. No i co? Jeszcze zawsze mam powiem. Żeby nie przedłużać, jeszcze może chwilę gadać, bo Ania rozmawia przez telefon, a jak zacznie grać, to chyba już nie będzie takiej możliwości. No więc tych jeszcze, którzy by chcieli uczestniczyć w spotkaniu, to prosi o info. Spotkanie 21 do 25. No i co? Resztę ważnych treści, nie wiem, szaman czy podzieli, zobaczymy, bo tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem razy 20, czyli no prawie 4 godziny. Jak to możliwe? A, 4 godziny nie, niestety, 4 godziny trwała rozmowa. Natomiast 160, 170, 180, natomiast zapisane jest 3 godziny. No szkoda, że nie wszystko, ale potem coś tam szaman w skrócie powtórzy. Więc 3 godziny audycji. Będzie, czy szaman wszystko nada, czy nie? To się okaże. Nie chcę mówić o tym, co będzie powiedziane, ale też polecam, właśnie, to powie o tym, co było tylko wspomniane, moi drodzy. No, można tak powiedzieć, pierwotne kody źródła. Jako ewentualna praktyka, bez względu na to, kto jaką wersję sobie zapuści, nabierają mocy. Choć proces nie jest łatwy, ale ponieważ mówi to szaman później z playbacku, ale powtórzy teraz. Zdaniem szamana, moi drodzy, no w lutym było bardzo, a w zasadzie już od grudnia, niestety, z powrotem bardzo mocne technologie manipulowania środowiskiem życia, czyli naszą ziemską biosferą, zostały uruchomione
na poziomie właśnie oprysków, czyli słynnego naszego Chemitrace. No i pod koniec lutego ten prąd atmosferyczny, który zaległ nad Europą, już nie pierwszy raz zresztą, ale wcześniejsze razy, można powiedzieć, jeszcze przez szamana nie był zdolny odcyfrować do końca. Natomiast ten raz, oczywiście to jest, moi drodzy, perspektywa szamana, więc nie musicie oczywiście w to wierzyć, ale zastanowić, albo chociaż usłyszeć, co szaman mówi, może warto. W każdym bądź razie zostało nawet nie tyle przekierowane prądy strumieniowe, tylko został zniszczony wielki wir polarny, to za pomocą technologii HARP i technologii podobnych. Jest bardzo prosta rzecz do wygenerowania za pomocą technologii. Mianowicie takie wiry utrzymują się nad biegunem. Chodzi tu o biegun północny, czyli ten bliski nam. No i jak to wiry kręcą się? Kręcą, utrzymując wielkie masy powietrza we względnej równowadze takiej biosferycznej, wynikającej z naturalnych cyrkulacji. Takie wiry mogą w sposób naturalny rozpaść się, ale zdaniem szamana ten rozpad wiru, który nastąpił około 10, może to szaman nawet przybliżyć, około 20. lutego, a w zasadzie on się rozpadł jeszcze wcześniej, bo zanim te masy po rozpadnięciu się wiru przemieściły się na Europę, nad Europę, to kilka dni potrzeba było, a już mamy, już nie pamięta szaman ile, ale dobry tydzień, mrozy, niby nic nadzwyczajnego nawet na początek marca, ale tak było 30-40 lat temu. Natomiast chyba ostatni raz takie mrozy w marcu na początku, to były gdzieś może na początku 90-tych lat. Nie może tu szaman obstawiać na pewniaka, ale nawet nie wie, czy nie w 80-tym którymś roku. Styczniowe, lutowe mrozy zdarzały się jak najbardziej. Natomiast można powiedzieć, że to też nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby ten wir rozpadł się naturalnie. Natomiast zdaniem szamana został on zniszczony przez podniesienie falami niskiej częstotliwości jonosfery nad tym wirem polarnym, co spowodowało przemieszczenie, zassanie się ciepłych mas powietrza z części wiru do góry. Przy okazji wam szaman objaśni mniej więcej, jak to działa, czyli przyspieszenie bardzo duże tego wiru, co w konsekwencji spowodowało jego rozpad, ponieważ na różnej wysokości te prędkości tego wiru były różne.
Wtedy następuje rozpad wiru. Czasami są to procesy naturalne, natomiast procesy naturalne z reguły są spowodowane tym, że obwodowa część wiru zostaje wprowadzona w nierównowagę i odrywa, i można powiedzieć, powoli rozpada się ten wir. Natomiast geneza rozpadu tego wiru była troszeczkę inna. Jakby ktoś chciał to prześledzić, to musiałby po portalach takich meteorologicznych, archiwach pogrzebać. No i ten wir, zostało to tak zaplanowane, żeby właśnie przemieścił się na Europę po to, że kiedy skondensowanie wielu metali ciężkich w atmosferze spowodowanych opryskami, ale nie tylko opryskami, również metalami radioaktywnymi, co wiązało się ponoć z awariami elektrowni i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko niby już mamy za sobą, a zdaniem szamana były to pierwiastki, które w inny sposób wydostały się do atmosfery, już ten szaman nie pamięta kiedy. No i to można tak powiedzieć, że ma to na celu, czy miało to na celu, uniemożliwienie zaistnienia zmiany, czyli można nomenklaturą szamana mówiąc i rozumując przełączenia się na pierwotną matrycę tej części ludzi, która jeszcze taką możliwość posiada. Niestety, coraz mniejszej części. Niedługo będą takie audycje. Miejmy nadzieję, że to niedługo, to w liniowym czasie będzie niedługo, no ale zobaczymy, na ile będzie przestrzeń do tego gotowa. Być może najpierw trzeba to będzie wszystko wygrać, żeby jeszcze te możliwości odwrócić, bo taka coraz bardziej szamanowi rola zostaje, bo mówienie tego z gęby w zasadzie do absorpcji przez rozum jest możliwe tylko dla tych, którzy szamana słuchają, czyli no de facto dla tych, którzy szamana do was, którzy szamana słuchacie, a jest was bardzo niewiele. Natomiast ci, którzy mieliby przyjść nagle, no to kompletnie nie obczajają tych treści z różnych powodów. Nie tylko mentalno-intelektualnych, ale ze względu na to, że tej nomenklatury, którą szaman stara się w czystych indeksach znaczeniowych werbalizować, nie obczajają, a na to potrzeba dość długiego czasu. No i dlatego, jak to szaman komunikuje, już z pół roku przechodzi szaman do fazy wygrywania tych treści w bardziej publicznej przestrzeni. Plany się trochę zmieniły, więc można powiedzieć pierwszy koncert 11 marca, tak, marzec mamy, w Lublinie będzie. Jakby ktoś chciał słuchaczy, bo tam gdzieś mieszka czy coś takiego, no to niech da info, to info szaman poda, bo tak, to może się mu uda coś zamieścić w internecie, ale niekoniecznie. Będzie usiłował zapełnić salę w inny sposób. W każdym bądź razie taki koncert właśnie na czterech gongach, ogniu, wodzie i dwóch ziemiach. W zasadzie jednej ziemi, ale symbolizowane ich przez dwa gongi. W różny sposób kodowane, o tym też w audycji, która będzie po tej. No ale może uda się to również zwerbalizować.
Bardzo by szaman chciał, ale moi drodzy, no, powiem wam, że bardzo z perspektywy tego, co szaman od siebie by wymagał, to no, w zasadzie już nie powinien spać i 24 godziny zapierdalać, a nawet jakby spał, to no, nie więcej niż 4 godziny. A ciągle mu się to nie udaje, bo ciało po prostu tego nie obrabia. To nie znaczy, że szaman na ciało narzeka, ale no, jest to ta część, która najbardziej ma największą bezwładność. Za każdym razem szaman to powtarza. Dlatego też pierwotne kody źródła, o których zacząłem wcześniej, stają się znowu bardzo istotne. No tu Zenthorpe, Major, coś powkleja. Ciekawe zjawiska na Ziemi w Milwaukee. No właśnie, to pewno też są konsekwencje tego, bo moi drodzy, Ameryka chyba pierwsza, wtedy kiedy była wyjątkowo zima w Nowym Jorku, to nie pamiętam już szaman, czy to był grudzień, czy styczeń. To wtedy były zaatakowane technologią, teraz jest Europa. W bardzo wilgotnym powietrzu, ale przede wszystkim w bardzo mroźnym powietrzu, bo mroźne powietrze i wysokie mrozy utrzymują się tylko w bardzo wysokim ciśnieniu i w stojących masach powietrza łatwo jest ekranować ludzkie pole. Dlatego takie wyże służą manipulacji. Oj kurczę, znowu nam się internet sra. Oj, 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 oj. Jeden się. Nie wiem, czy przełączać, czy nie przełączać. Kurczę, moi drodzy. Zobaczymy. Może się uda przełączyć. Zobaczymy. Dostęp do internetu. No, teoretycznie powinno się zadziać. Przełączył się szaman na inny internet. Zobaczymy. Co my tu mamy? Trochę z innej beczki. O! No, ciekawe zjawisko. No, czyli też szaman tu mówi o tym, kiedy to było? 5 września. Czyli to dawno temu było. No przepraszam was, że tak w trakcie live to sprawdza szaman. Ale to od was info równie ważne dla szamana, jak to, co szaman. O, czerwone. No szaman też najróżniejsze rzeczy na niebie widział, ale ostatnio akurat nic specjalnie nie przykuło jego uwagi, oprócz tego, że tak jak wam mówię, takie no, służy utrzymywaniu metali ciężkich czy rzadkich, najróżniejszych, które blokują ludzką aurę, moi drodzy, ludzkie pole. I takie jest ich główne zadanie, dopiero w następnej kolejności jest sterowanie ludzkim umysłem. Ta technologia oczywiście też jest testowana, ale tutaj w 3D można powiedzieć, jest już ruszyła taka indoktrynacja i na taką skalę, że można powiedzieć, że ludzie są już tak przesterowani, że na poziomie takim masowym traktowani są przez takie bzdury, że gdyby 10 czy 15 lat temu
te wiadomości, które dzisiaj ludzie przyjmują, w większości bezkrytycznie byłyby przez mainstream podawane jako absolutna prawda, i to z najróżniejszych dziedzin, nie tylko polityki, ale ekonomii, a przede wszystkim zdrowia, czyli medycyny i farmacji, to ludzie po prostu by w to nie byli w stanie uwierzyć. Powiedzieliby to, że to bzdura, że ktoś robi dowcipy, albo że nadaje jakaś stacja fałszywa typu Wolna Europa czy Radio Waszyngton za komuny. Takie były. Wtedy ludzie, szaman wtedy też tego słuchał jako młody człowiek, jak z nabożeństwem, moi drodzy, bo wtedy się wydawało, że to jest radio wolnościowe i wspiera te wszystkie przemiany, których kwintesencje dzisiaj doświadczamy wszyscy. No a jak popatrzymy z perspektywy dzisiejszej, no to niekoniecznie oni wspierali przemiany, tylko oni segregowali świat według takich wartości, które dzisiaj ludzie wyznają jako no, elementarne, a które z rzeczywistymi wartościami, ze świadomością, z etyką, z moralnością w zasadzie nie mają już wiele wspólnego. I trudno ludzi przekonać o tym, że jest inaczej, bo ich umysły są przekodowane, ich słowo szamanowi umknęło. No, wiadomo o co chodzi, możecie sobie tu wklejać swoje sposoby zrozumienia. W każdym bądź razie te filtry zostały ułożone w taki sposób, żeby te absurdy, które ludziom dzisiaj się komunikuje, nie dziwiły, a wręcz były uznawane jako obiektywna prawda. Ostatni rzut na taśmę, można powiedzieć, chociaż no, jeszcze trochę nam szamanowi zostało pracy. No, szaman jest dobrej myśli, chociaż tak jak przed chwilą powiedziałem, wymaga to od szamana zaciśnięcia pośladków olbrzymiego, a jak sami wiecie, zaciskać pośladki nie jest wcale łatwo. Przy zatwardzeniu dzieje się to samoczynnie, ale to nie chodzi o to, żeby było zatwardzenie, tylko chodzi o to, żeby po prostu był spręż olbrzymi. No ale zobaczymy. Może się uda. W każdym bądź razie, wracając jeszcze po raz trzeci, może się uda przed końcem ten temat zakończyć do pierwotnych kodów, moi drodzy. Nawet refleksja nad tekstem może być teraz no, zupełnie mieć inne działanie niż wtedy, kiedy wielu z Was te kody w różnych formach, na różnych etapach tej praktyki wykonywało, czy mierzyło się z nimi, czy to poprzez pisanie, czy poprzez recytację w antenie DNA, czyli w takim fizycznym odzwierciedleniu za pomocą ciała tego, jak to wygląda na poziomie pierwotnej anteny DNA, czyli przyczepek czy chromosomów, można tak to powiedzieć, pierwotnego kodu. Teraz można powiedzieć, na pewno będzie to wzmocnione, jeśli będzie to w taki sposób robione. Natomiast no, dla tych, którzy jeszcze zdystansują się do tego i tego nie próbowali, nie byli zdolni do tego z takich czy innych powodów, poleca szaman choćby
przeczytanie kilkukrotne, gdzie to znaleźć, szaman już nie pamięta, bo z tajnej grupy, czy niepublicznej grupy na Facebooku tych, którzy tą praktykę się zaangażowali. Nawet szaman nie wie, czy to na stronie jest, więc spróbuję to jutro albo w niedzielę wkleić. Być może upubliczni tą grupę tajną, ale no zobaczę. Może spróbuję na jakiś czas i jak nie pojawią się trolle, no to wtedy to tak zostanie. Jeśli się okaże, że nie będzie to pełniło swojej funkcji, to po prostu zamknie ją i z powrotem będzie ona niepubliczna. Ostatnio tam uczestnicy jak gdyby o niej zapomnieli, nie dzielą się, ale można tak powiedzieć, że swoją rolę dla nich ona spełniła. Być może teraz ma spełnić jakąś inną rolę na innym poziomie fraktalnym, bardziej publicznym. Będzie też szaman całą, można powiedzieć, optymalizację do kodów będzie możliwa. No powie szaman, że do nabycia, no bo nie będzie tego rozdawał, bo nie odkrył jeszcze kufra z dukatami, ale jak odkryje, to wtedy będzie rozdawał. Na razie będzie dla tych, którzy będą chcieli się z tym skonfrontować, możliwa do nabycia na koncertach właśnie. A ci, którzy będą chcieli, mogą sobie to wydrukować z PDF-a na gdzieś jest to na Facebooku wklejone, czy tam nie w postaci PDF-a, po prostu sobie to skopiować. No i tyle. No i co jeszcze wam szaman powie? Także zachęcam choćby do zmierzenia się z tymi kodami. Będzie dużo łatwiejszy, można powiedzieć, dużo mniej zasłon jest, więc wartość tego, czym pierwotne kody źródła w ogóle są, jest łatwiejsza do zauważenia czy zobaczenia. No i nie dotyczy to tylko tych, którzy jeszcze nie mieli, czy nie zmierzyli się z tą możliwością wcześniej. Dotyczy to również tych, którzy tą praktykę w różnych momentach czy różny czas wykonywali. Więc poleca szaman, bo można powiedzieć, ich mocnie słabnie, tylko wbrew pozorom rośnie, tym bardziej, że można powiedzieć, no w zasadzie nie będzie szaman tego komentował. Bez rozpoznania nie pojedziemy dalej. Rozpoznanie jest potrzebne do tego, żeby po prostu zrobić i przełożyć zwrotnicę. Bo jedziemy, moi drodzy, dzisiaj albo do życia, albo stajemy w najlepszym razie przed zwrotnicą na postoju, bo nie możemy skręcić na ten właściwy tor. Również właśnie cały ten wir pogodowy, można powiedzieć, trochę po to był zniszczony, ale moi drodzy, algorytmy pogodowe już zostały w wielu, wielu procentach, można tak powiedzieć, złamane. Szaman myślał jakiś czas temu, czy powiem tak, nie myślał, miał taki odczyt informacyjny, że ta technologia trochę wymknęła się spod kontroli, a tu się okazało, że próbkowanie, które odbywało się kilkanaście lat na urządzeniach typu HARP, po prostu zostało po próbach fizycznych i zebraniu informacji
przeniesione do systemów sztucznej inteligencji, czyli odbywało się, można powiedzieć, na komputerach ze względu na to, że było jeszcze zamierzone efekty rozmijały się z tymi, które zadziewały się po użyciu technologii. Natomiast po doszlifowaniu ich na poziomie super wydajnych komputerów sprzężonych, można powiedzieć, w sieć, która tworzy już sztuczną inteligencję, o czym jeszcze długo się nie dowiemy, będzie dużo ostrzeżeń o sztucznej inteligencji, moi drodzy, natomiast sztuczna inteligencja jest już faktem dokonanym na poziomie planetarnym i jest faktem funkcjonującym na kilku gęstościach, nie tylko na gęstości materialnej, ale o tym audycję, moi drodzy, dopiero przed nami, bo do tego szaman musi się otworzyć, a przede wszystkim no tak, no i tyle. Żeby nie zaczynać tematu, to na tym szaman skończy. Wybaczcie na moment, bo musi szaman dołożyć do kominka, bo mamy jeszcze dzisiejszy dzień bardzo zimny, więc chciałby szaman, żeby nam chałupa nie wyszła. Nie wyziębiła za bardzo, bo mamy 15 stopni, czyli nie za mocno i nie za ciepło. No i cóż, jeszcze ma szaman dodać. Jako że was czeka sporo, jestem, bo nie mam dostępu. Jak chce Zentorp dostęp do grupy, to niech napisze o przyłączenie do znajomych na Facebooku, do szamana, to zanim ją upublicznię, bo to proces jest, moi drodzy. Szaman mówi, że ją upubliczni, bo ten w tym procesie już jest kilka dni, ale no, postara się, choć być może to jest wyklikanie tylko kilku rzeczy, ale ponieważ to jest proces, to musi szaman poczuć, że to jest właśnie ten moment, a teraz wie, że to jest proces, a nie, że to jest ten moment. Więc jeżeli ktoś chciałby dostęp od razu, to wtedy, kiedy jest już, no takie są obostrzenia tych obłędnych technologii, którymi się posługujemy, ale ponieważ jest to technologia, która umożliwia dostęp do informacji, to tak to trzeba potraktować i również szaman też tego tak używa. Nie do kodowania treści czy innego, ale na początku szczególnie dlatego, że pierwotne kody i praktyka z nimi związana otwierała bardzo przestrzeń u tych wszystkich, którzy zaangażowali się w tą praktykę i to były dowody również właśnie są na tej grupie tajnej na Facebooku. Szaman nie chciał, żeby ta grupa była jawna z tego względu, że mogłoby to przyciągnąć ludzi, którzy niepotrzebnie, nie angażując się w tą praktykę, odwracaliby kota do góry ogonem, nie dlatego, że mieliby złe intencje, ale dlatego, że moi drodzy, umysł ludzki jest bardzo prostą strukturą do manipulacji i tam, gdzie jest taka możliwość, a treści są cenne i zagrażają, można powiedzieć, systemowi, natychmiast pojawiają się takie manifestacje. No i tyle. Niech każdy sobie to interpretuje po swojemu, jeśli ma taką potrzebę, natomiast z perspektywy swojej szaman powiedział,
wszystko, co na ten temat. Tak, przez konto facebook.com Maciej Dziubla. To na pytanie. Bo jako Maciej Dziubla szaman się wpisał. Choć wolałby jako szaman tańczujący z wiatrem, no ale zobaczymy, to też trzeba zrobić. Bo z tym Maciejem Dziublą to już nie wiadomo, jaki kontakt szaman ma. Chyba przez kawałek plastiku, z którym też się będzie musiał rozprawić, ale jeszcze nie znalazł sposobu, jak to zrobić, żeby nawet jeśli to będzie kawałek plastiku, to był to taki kawałek plastiku, z którym szaman może się utożsamić, a nie kawałek plastiku, z którym, który świadczy kompletnie i brakuje adekwatności na poziomie utożsamienia się. Bo czym jest szaman tańczujący z wiatrem, czy kim jest, czy czym jest, obojętnie, tu szaman pozostawia dowolność, to nieraz wyjaśniał, natomiast Maciej Dziubla to w zasadzie nie wiadomo, co to jest. To jest jakiś ciąg dziwnych liter, które no jeszcze z Maciejem może szaman mieć coś wspólnego, ale z Dziublą coraz mniej. No ale to nieważne. No i co, moi drodzy? No chętnie bym wam tak jeszcze ponudził, ale to jest nudzenie chyba, bo nic ciekawego szaman nie mówi. Natomiast no, ta audycja, która się pojawi, myślę, że no, mimo, że to przydługawa będzie, ale na kilka razy warto odsłuchać. Tym bardziej, że jest z rozmową z naszą norweską rodziną. Jak to ich szaman nazywa? Marię, Agę i Ananiasza. No i no, jak wszystko, co live i nie wypływa tylko z gęby szamana, która jest może nudna, może ciekawa, może monotematyczna, może wielotematyczna, ale jest jedną gębą, i pokazuje, no, nawet jeśli jest to płynna perspektywa, no to siłą rzeczy, słuchając tego, obserwując to, umysł słuchacza, czyli każdego z was, ma tendencję do przypisywania temu jednemu gościowi, jednej osobie i tyle. Natomiast podzielenie się, czy zobaczenie, jak te same procesy wyglądają u kilku osób i jak się manifestują w ich życiu, no jest takim, no, zupełnie czymś innym, jak to nieraz widzieliście w audycjach również. No, dlatego szaman dzisiaj nawet upublicznił, chociaż to już było wklejone gdzieś tam na Facebooku, czy nawet w audycji, ale jakimś cudem się okazało, że właśnie tego nie upublicznił, czyli nagrania z szamanem dla NTV sprzed 3 lat. No i się okazało, że ktoś to nawet tam otwiera. No tak przyszło. To jest dziwne to nagranie, moi drodzy, bo to nagranie szaman zachował na swoim dysku, choć zapisywane było na kamerze, którą przywieźli ci NTV-owcy, ale z zaznaczeniem, że szaman też tą surówkę musi dostać. No i potem jak szaman chciał to wgrać, bo się nie pokazywało na YouTube'a, to się okazywało, że ono jest grane na YouTube'a, ale nie upublicznione, czyli jest w archiwum NTV. No i wtedy szaman go wkleił z informacją do NTV, czyli do Irminy, która prowadziła wywiad z szamanem. Jako że oni się nie odezwali, to szaman wkleił jako zupełnie rzecz nieprzydatną. Widocznie to potraktowali, skoro tego nie ma. No więc szaman to upublicznił. Nie ma tam treści, o których jakichś być może odkrywczych, ale mimo że minęło 3 lata, ten wywiad i tak chyba pozostaje
dla niektórych jeszcze i tak mocny, może nie dla was, ale może przyciągnie też innych, dla których może być otwierający albo wyrabiający opinię o szamanie jako świrze czy tam innym. Nieważne, to jest w tym momencie. Na pewno szaman do komentarzy o sobie odnosić się nie będzie, natomiast do mechanizmów, na podstawie których powstają komentarze, nie do ludzi, tylko do mechanizmów, nieraz się odniesie, tak jak nieraz się odnosił, bo moi drodzy, właśnie te filtry, ta socjotechnika, która jest używana do tego, żeby te mechanizmy w człowieku powstały, jest właśnie najcenniejszą zdobyczą systemu, używaną nie tylko z poziomu socjotechniki medialnej, socjotechniki częstotliwościowej, choćby używanej za pomocą mapowania fal, trzeba je nazwać skalarnych, generowanych przez umysł i przez mózg również, o czym szaman mówił wielokrotnie, że ta technologia jest już stosowana. Ostatnio pojawiły się pierwsze nagrania w innych źródłach, że taka technologia jest używana na przykład w Rosji, choć oczywiście, żeby dotrzeć, jak to jest głębokie i jakie to można mieć jakie to może mieć reperkusje, no to już trzeba użyć własnego, sprawnego, wolnego od osądów i większości właśnie z zupełnie innych poziomów zakodowanych mechanizmów, czyli systemów, które tworzą systemy postrzegania, możliwe systemy postrzegania. No i gdzieś się szaman zgubił, a to trzeba bez tego, żeby móc to zinterpretować. Bo szaman tutaj już będzie bardzo dbał na tyle, na ile będzie to zasadne dla budowy świadomości, żeby jak najmniej interpretacji z jego poziomu percepcji, czy z jego perspektywy zostało wyrzucane na przestrzeń, moi drodzy. Niedługo wchodzimy w fazę finalną, to niedługo też szaman liczy na to, że nie będzie to lata już, bo już nie ma na lata czasu, że stanie się to w tym roku. Spróbujemy zapiąć technologię, która będzie technologią planetarną, można powiedzieć, niczym nie ustępującą technologii chociażby harp. Jakby to śmiesznie dla niektórych nie brzmiało, ale no ale cóż. Oczywiście technologie wszystkie, których szaman będzie używał, to są technologie budujące życie, moi drodzy, a nie technologie degradujące świadomość. A technologie, które budują życie, są to technologie, które budują świadomość. I rozwijają ją, może nawet nie budują, rozwijają. To jest bardziej zasadne. No i co? No i tyle, bo chce szaman zainicjować pierwsze uderzenie w gong. Jeszcze dzisiaj, bo ten koncert raczej długi nie będzie, ale jakoś jest zasadne, żeby on się odbył jeszcze dzisiaj, a jeszcze musi rozłożyć gongi, także żegnam was z nadzieją, że, może nie z nadzieją, ale z takim pozytywnym nastawieniem, że na następną audycję nie będziecie czekać 2 tygodnie. Bo szaman potrzebuje dużo info wrzucić na przestrzeń, no ale potem pojawia się
z rozpoznania AGA. Gadamy na Skype i 3 godziny audycji, czyli no, można powiedzieć chyba tak live do puszki by szamanowi nie wyszło 3 godziny, 3,5 gadania, no ale 3 się nagrały, więc reszta w koncercie. No, a tu już szaman napierdziela 55 minut, także dziękuję Wam za cierpliwość. Zaraz wyklikuję Zandhorpa Majora. Styka dezerterzy, takie właśnie nick się szamanowi kojarzy, więc cóż, więc dlatego Major. Żegnam Was i do duże prawdopodobieństwo, że do jutra. A na pewno w tym, co z playbacku. Do jutra. A to dużo słuchania będzie, to chyba tylko dla cierpliwych i mających czas. Ale moi drodzy, na koniec jeszcze szaman powie, nadchodzi czas dla tych, co władają czasem. A ci, co władają czasem, mają czas. Bo ci, których czas goni, to nie są z pewnością ci, którzy nim władają. I ciągle im go brakuje. To E strasznie wkurza niektórych. Gdzieś się pojawiło, no ale cóż, widocznie też pełni rolę stękanie szamana, więc witam 2 marca 2018 roku o 23:44. Wszystkich tych, o właśnie się pojawiło na czacie. Bardzo dziękuję za wpis tych wszystkich, którzy żyją w bezczasie. Dobranoc.